Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest pani profesor Joanna Senyszyn, posłanka koła poselskiego PPS, niezmiennie. Dzień dobry. No i jeszcze nie Platforma, wypada zapytać, kiedy Platforma, bo wszyscy się dopytują. Znaczy nie wiem, skąd takie pytania. Mamy nasze koło PPS-u. Jestem również wiceprzewodniczącą Polskiej Partii Socjalistycznej. Będziemy teraz za chwilę obchodzić 130-lecie partii. Jesteśmy najstarszą partią. Ale oczywiście od początku mówimy, że rozsądnie jest iść w dużej koalicji ze względu na metodę Donta, przeliczania głosów na mandaty. A teraz jeszcze słyszymy, że być może Jarosław Kaczyński skłania się do zmiany ordynacji wyborczej. Być może będzie 100 okręgów wyborczych, tak jak do Senatu, a nie 41. Jeżeli tak by było, to znaczy, że próg realny wyborczy, no bo teoretyczny to jest 5%. Partie, które nie osiągną 5%, nie dostają się do Sejmu. Ale ten realny próg już nawet teraz to bywa w niektórych okręgach 10%, 11%, a po takiej zmianie, kiedy w okręgach by się wybierało 3 do 5 posłów, to ten realny próg być może nawet by wynosił 20%. To by oznaczało, że jeżeli nie będzie szerokiej listy, na której znajdą się przedstawiciele wielu ugrupowań, to wówczas Polacy, duża część Polaków straci swoich reprezentantów, nie będzie ich w ogóle miała, a zatem takie 100 okręgów wyborczych tym bardziej przemawiałoby za konsolidacją. I oczywiście będziemy zastanawiać się, jako Polska Partia Socjalistyczna, jakiego rodzaju lista byłaby najlepsza. Gdyby jedna powstawała, no to moim zdaniem byłoby to dobrze, jedna lista demokratycznej opozycji, ale już słychać, że ani Hołownia, ani Kosiniak-Kamysz nie optują za taką listą. No i właśnie pytanie, czy będą trzy listy, czy jednak więcej. Uważam, że każde ugrupowanie musi być gotowe do wystawienia swoich list, to znaczy może nie każde, no także jakieś koalicje. My już porozumiewamy się i z Unią Pracy, i z SDPL-em, i z WIR-em, także ze związkami zawodowymi, z organizacjami kobiecymi. Także nie będziemy mieć kłopotu ze stworzeniem własnych list, gdyby była taka potrzeba, ale uważamy, że trzeba tutaj odpowiedzieć na oczekiwania Polaków, a większość Polaków chciałaby takiej demokratycznej listy, znaczy listy demokratycznej opozycji. Pani poseł, też pytanie, bo jedną z tych przeszkód, o których pani wspomniała, żeby PSL i Ruch Hołowni znaleźli się na takich wspólnych listach, jest podobno deklaracja Donalda Tuska o tym, że kiedy opozycja przejmie władzę, to będzie ta aborcja na życzenie do 12 tygodnia życia. Tu wydaje się, że Platforma podążyła, dla mnie nie jest zaskoczeniem może ta deklaracja, bo wydaje się, że Platforma podążyła za swoim elektoratem po prostu trochę, który jednak w ciągu 20 lat się mocno zmienił, ale bardziej zaskoczeniem jest dla mnie ta deklaracja, że on będzie usuwał z list wyborczych tych, którzy nie zgodzą się na ten postulat, ale pytanie, jak pani to przyjmuje i jak przyjmują to ludzie lewicy, bo widziałem jednak bardzo duży sceptycyzm wobec tej obietnicy Tuska, bo no, gdyby wszystkie obietnice Donalda Tuska, takie idące w lewą stronę, wziąć razem, no to jednak to zupełnie inaczej by Polska już za jego rządu wyglądała. Ponieważ z Donaldem Tuskiem jesteśmy z Trójmiasta, to pamiętam jego poglądy i uważam, że on w gruncie rzeczy nie zmienia poglądów, tylko wraca do swoich poglądów. Przecież w 1996 roku, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej liberalizował ustawę antyaborcyjną, wówczas znaczna część Unii Wolności, w tym Donald Tusk, głosowali za tą liberalizacją. Ja cieszę się oczywiście, że tego rodzaju zmiana następuje, dlatego że już od bardzo wielu lat Polacy są zdecydowanie bardziej prokobiecy, no pro właśnie, pro choice, niż politycy. Politycy tutaj jakby zostają w tyle, a warto pamiętać, że
to ma być, znaczy Sejm może uchwalić jedynie prawo do aborcji. Przecież nikt nikogo do aborcji nie zmusza. Takie prawo zresztą ostatnio ONZ uznał za prawo człowieka. No, ONZ-u to bym nie mieszał akurat tutaj, bo ONZ różne rzeczy ma na sumieniu. Wie pan, od kiedy pamiętam Komisją Praw Człowieka kierował człowiek Kaddafiego, to ja tutaj z ONZ-u to bym... Ale ma również dobre rzeczy, także to akurat ja moim studentom przez całe lata wykładałam, że prawo do aborcji, prawo do eutanazji, prawo do związków partnerskich dla LGBT+, to są prawa człowieka. Pani profesor, też pytanie, bo pojawiają się od razu dyskusje, jak daleko te zmiany mogą pójść, jeżeli będzie opozycja u władzy, obecna opozycja, jeżeli by przejęła władzę. Mamy tą olbrzymią dyskusję teraz w Hiszpanii, to na pewno pani to śledzi. Przypomnijmy, tam rząd dopuścił nieletnim w wieku 16 i 17 lat przerywanie ciąży bez zgody rodziców. No i to tam wywołało nawet w Hiszpanii olbrzymią dyskusję. Pytanie, jak daleko pani zdaniem te zmiany mogą pójść w Polsce, jeżeli by rzeczywiście opozycja doszła do władzy? To znaczy obawiam się, że one tak daleko nie pójdą, ale jak mówię, obawiam się, dlatego że ja nie uważam, żeby to było złe rozwiązanie. Jeżeli u nas już 15-latkowie mają prawo uprawiać seks, no to mają również, powinni mieć prawo podejmowania decyzji, co zrobić, jeżeli no właśnie doszło do niechcianej ciąży. Zwłaszcza, że no, kto ponosi odpowiedzialność później za to, że ma dziecko? No, rodzice, nie dziadkowie. To rodzice powinni wychowywać swoje dzieci, a nie dziadkowie. W praktyce, dobrze pani wie, że w przypadku nieletnich to w praktyce wygląda trochę inaczej. I dlatego być może lepiej, żeby nieletni nie zachodzili w ciążę. Dlatego my powtarzamy, a ja to napisałam już w ustawie w 2004 roku, która przecież nie znalazła sejmowej większości, mimo że wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej sprawował władzę, że powinien być dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej w szkole, dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, to wtedy będzie mniej aborcji, dlatego że będzie mniej niechcianych ciąż. I ci wszyscy tacy pseudo przeciwnicy aborcji, to oni się do niej przyczyniają, dlatego że również są przeciwnikami edukacji seksualnej, przeciwnikami antykoncepcji. No, czy może dojść do tego? Nie uważam, że takiej liberalizacji całkowitej aborcji w Polsce jeszcze prędko nie będzie, dlatego że no z tego, co słyszymy, to jednak są ugrupowania temu przeciwne, a to, że się dochodzi do porozumienia w kwestii władzy, utworzenia rządu, to jest nieco inna kwestia niż zgoda na przykład aborcję, eutanazję. No moim zdaniem to są prawa człowieka i powinny być uchwalone. A to są też rzeczy oczywiście, które uważa się w Polsce za bardzo kontrowersyjne, a coraz więcej krajów jednak dopuszcza również eutanazję, a na przykład Belgia również eutanazję dzieci, więc to tak w nawiązaniu no, do ale tego... No ale to myśli pani, że eutanazja dzieci, ja wiem jak to się odbywa, mieszkałem przez jakiś czas w Belgii, muszę przyznać, że sposób eutanazji dzieci, kiedy decyduje o tym jakieś głosowanie i większość głosów ekspertów... Znaczy myślę, że to jest bardzo poważny problem, dlatego że rodzice często tak bardzo kochają swoje dzieci, że nie są sobie w stanie wyobrazić bez nich życia. I nie godząc się na eutanazję dziecka, bardziej dbają o siebie i o swoje uczucia, niż o cierpienie dziecka. Myślę, że to jest jednak jakieś tam... Pamiętamy, skąd wziął się pomysł na eutanazję w ogóle w historii świata i mam wrażenie, że to już jest troszkę wynaturzenie tego początkowego pomysłu. Nie, ja myślę, że wynaturzenie dotyczy jakby zmiany pojmowania eutanazji. Eutanazja jest to śmierć na życzenie. To znaczy, że człowiek, który jest świadomy,
musi taką chęć wyrazić. Właśnie. Natomiast jeżeli za niego się wyraża taką chęć, to to jest morderstwo. I tu no co i ta do, rada co do dzieci, tu co do dzieci właśnie można mieć taką wątpliwość, że uważa się, że gdzieś do 6 roku życia dziecko nie ma wyobrażenia ani poczucia śmierci. Znaczy nie zdaje sobie sprawy, co śmierć oznacza. Ale przecież no, musimy też mieć zaufanie do lekarzy i oni no, w tym głosowaniu podejmują decyzję tylko w takim wypadku, jeżeli dziecko nie ma szans na życie. Ma szansę tylko na życie w pełni, w pełnym znaczeniu. Ma tylko szansę na cierpienie, którego nie można go pozbawić, którego nie może uniknąć, dlatego że przecież są tego rodzaju dolegliwości czy choroby, że no, nie ma sposobu, żeby uniknąć cierpienia. No, my też, jeżeli chodzi o eutanazję, to bardzo często mówimy życie, życie i mamy tylko na myśli ten biologiczny aspekt życia. A przecież życie ma aspekt również psychiczny i społeczny. No i teraz to wszystko trzeba rozważyć. Na przykład profesor Christian Barnard, który dokonał pierwszego przeszczepu serca i to był człowiek, o którym można przecież powiedzieć, że on walczył o życie wszystkich w miarę możliwości, to mówi, że był zwolennikiem eutanazji. Bardzo ciekawa jest jego książka. Napisał właśnie, że ze swoim bratem, który też był lekarzem, przyrzekli sobie, że jeżeli któryś z nich znajdzie się w takiej sytuaci, że już życie straci dla niego no, jakąkolwiek wartość, to ten drugi, jeśli, a nie będzie mógł sam popełnić samobójstwa, no bo ludzie przecież jeszcze popełniają samobójstwa. Eutanazja jest taką formą, kiedy nie można z jakichś powodów popełnić samobójstwa samemu, nie jest się zdolnym, to, że sobie pomogą, ale mówi, że nikomu innemu nie pomógł, dlatego że w RPA samobójstwo było zagrożone karą śmierci. Mówi, że z nikim, z żadnym pacjentem nie czuł się tak związany, żeby ryzykować dla tego pacjenta życia. Także uważam, że my jako naród nie prowadzimy wielu bardzo ważnych dyskusji, a później nawet jeżeli są wprowadzane pewne rozwiązania prawne, to one czasem są szokiem dla społeczeństwa. No, na przykład takim szokiem było podniesienie wieku emerytalnego, prawda? No, a tu bardziej przecież przypomnijmy, szokiem było to, że bez dyskusji z dnia na dzień tak, kazano właśnie kobietom pracować chyba o 7 lat dłużej. Tak, no, właśnie, to o jest tym jednak mówię. Natomiast być może trzeba takie dyskusje prowadzić. One powinny trwać tak jak w innych krajach nawet wiele lat. Dlatego, że przypomnijmy sobie, właśnie jeżeli już mówimy o tym wieku emerytalnym, że kiedy on był ustalany, to średnia wieku mężczyzn wynosiła 60 lat, a szli na emeryturę w wieku lat 65. To nie znaczy, że żaden nie dożywał emerytury, ale statystycznie nie. A stąd można było kobietom, które żyły 62 czy 3 lata wtedy, dać te 3 lata wytchnienia, bo nawet ówczesna władza PRL-owska miała świadomość, że kobiety to pracują na kilku etatach, bo i tym domowym, i zawodowym. Także uważam, że na przykład przed Polakami jest bardzo poważna dyskusja o tym, jaki powinien być wiek emerytalny. Teraz kobiety żyją już 81 lat. No wprawdzie w wyniku COVID-u ta średnia życia Polaków się zmniejszyła już prawie o 2 lata, ale czy powinniśmy być 20 lat na emeryturze? No ja na przykład zostałam wypchnięta przez ustawę o szkolnictwie wyższym w wieku 70 lat na emeryturę. Nigdy bym nie przyszła na emeryturę, gdyby nie ustawa nie sprawiła, że już nie mogłam dalej pracować. A więc trzeba przede wszystkim dać Polakom wybór. To samo jest z aborcją, ze wszystkim. Ostatnie zdania. Ludzie muszą mieć wybór. Jeżeli ktoś czuje się na siłach pracować do 80 lat, to niech pracuje, jeżeli chce. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 była Joanna Senyszyn, koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Miłego dnia.